Witam bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, jak mawiał nasz klasyk, każda decyzja niesie za sobą plusy dodatnie i plusy ujemne. Jednakże, jak pokazuje 10-letnia działalność Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, w tym przypadku możemy mówić tylko o plusach dodatnich. Kiedy w 2003 roku podejmowaliśmy decyzję o powołaniu PROT-u, uważałem, że zarówno walory kulturowe i krajobrazowe Pomorza, jak i perspektywa członkostwa w Unii Europejskiej, a co za tym idzie otwarcie granic, w pełni uzasadniają ten pomysł. Czas pokazał, że decyzja była słuszna. Jej fundamentem była strategia rozwoju turystyki w naszym regionie, zainicjowana przez ówczesną dyrektor panią Marzenę Vanagos. Szczególne słowa uznania chciałbym skierować również do samorządów i lokalnych organizacji turystycznych. Jestem gorącym zwolennikiem instytucji budowanych w oparciu o zasadę partnerstwa. Fakt, że liczba podmiotów należących do PROT-u wzrosła w ciągu 10 lat jej działalności ponad dwukrotnie, pokazuje, że instytucja ta jest potrzebna i doceniana. Niewątpliwie wskaźnikiem efektywności działań PROT-u jest coraz większa liczba turystów zagranicznych odwiedzających nasz region. Mówimy o pozytywnym efekcie euro. Warto jednak pamiętać, że ci turyści, którzy przyjechali na Euro 2012, wracają dlatego, że oferta turystyczna została dobrze przygotowana. Unia Europejska przywiązuje oczywiście bardzo dużą wagę do rozwoju turystyki, bowiem stanowi ona trzeci pod względem znaczenia obszar działalności społeczno-gospodarczej w Unii Europejskiej. Szacuje się, że sektor ten wytwarza ponad 10% PKB oraz 12% wszystkich miejsc pracy. Dlatego też w traktacie lizbońskim zapisano uprawnienia Unii w zakresie wspierania, koordynowania i uzupełniania działań państw członkowskich na rzecz rozwoju tej ważnej gałęzi gospodarki. Szanowni Państwo, kiedy 10 lat temu powstawał PROT, wiedzieliśmy, że będzie miał do odegrania ważną rolę w zakresie promocji naszego regionu oraz wspierania rozwoju turystyki, że potrzebna nam jest instytucja, która umożliwi efektywne wykorzystanie szans związanych z członkostwem w Unii Europejskiej. Dziś pojawiają się nowe szanse i nowe wyzwania. Zmiany demograficzne, mobilność osób starszych, studentów, coraz większa wiedza na temat Polski, coraz lepsza infrastruktura tworzą nowe możliwości. Nowe wieloletnie ramy finansowe dają nam wiele instrumentów, którego wykorzystania musimy się nauczyć. Jednocześnie wciąż wyraźnie odczuwane są skutki kryzysu i powodują konieczność rozwijania nowych gałęzi turystyki, na przykład ekoturystyki, agroturystyki czy turystyki leczniczej, przygotowania ofert dla grup o niskich dochodach lub specjalnych potrzebach. Jednak największym wyzwaniem dla Europy, dla Polski, a także dla Pomorza jest dziś poprawa sytuacji na rynku pracy, a zwłaszcza przeciwdziałanie bezrobociu młodzieży. Co piąty młody Europejczyk nie ma pracy, a w Polsce ten wskaźnik jest nawet nieco wyższy. Sektor turystyki ma tu do odegrania bardzo znaczącą rolę. Mamy wiele uczelni, nasz region dysponuje wysokim potencjałem rozwojowym. Warto zatem dopomóc młodym ludziom w uzyskaniu dobrego, użytecznego wykształcenia, a także w zakładaniu własnych przedsiębiorstw w sektorze turystycznym. Jak powiedziałem na wstępie, 10 lat działalności Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej dowiodło, że jest to organizacja prężna, dynamicznie się rozwijająca i bardzo potrzebna. Tego bardzo pozytywnego bilansu minionej dekady serdecznie gratuluję zarówno mojemu następcy, panu marszałkowi Mieczysławowi Strukowi, jak i pani dyrektor Marcie Hełkowskiej i wszystkim, którzy się do tego przyczynili. A z okazji Światowego Dnia Turystyki przekazuję najlepsze życzenia dla całej branży turystycznej i dla każdego z Państwa osobno. Wszystkiego najlepszego. To już 10 lat minęło. Na początku nie było nic. Praktycznie turystyka opierała się na kilku wyjazdach na targi, kilka broszurek, wydawnictw. Praktycznie w momencie, kiedy zaczęliśmy budować PROT, zaczęliśmy budować cały system turystyczny, bo PROT był tylko elementem całej idei zarządzania turystyką w regionie. Żeby regionalna organizacja dobrze działała,
musiała scalać wiele organizacji, wiele pomysłów, wiele idei z całego regionu. Tak różnorodny region jak nasz potrzebował jakichś konkretnych pomysłów, konkretnych produktów. Nie było praktycznie tygodnia, żebyśmy nie organizowali konferencji, spotkań, seminariów. Nie było dni, żebyśmy nie wyjeżdżali w teren. Praktycznie cała nasza praca polegała na pracy w terenie, na spotkaniu z samorządami lokalnymi, spotykaniu z organizacjami, z przedsiębiorstwami, z przedsiębiorcami i oczywiście z różnymi organizacjami turystycznymi. Wówczas oczywiście budowaliśmy również nie tylko organizacje jako instytucje, ale budowaliśmy pewną ideę myśli o współpracy w regionie, która miała koncentrować się w jednym miejscu, jakim jest Regionalna Organizacja Turystyczna. Zaczęliśmy współpracować z regionem i budować to wszystko od dołu. A więc praktycznie w ciągu roku zbudowaliśmy, bo praktycznie była to praca całego regionu, około 20 lokalnych organizacji turystycznych, gdzie wspieraliśmy ich powstawanie. Niektóre organizacje przekształcaliśmy również w lokalne organizacje turystyczne. I w sumie właśnie to miało tworzyć ten system, który koncentrował się w Regionalnej Organizacji Turystycznej. Strategia również była tak skonstruowana, aby wspierała te oddolne działania, aby wspierała również budowę produktów. Organizacja, która pozwala na skupienie wszystkich, którzy się tą turystyką zajmują, jest podstawą praktycznie sukcesu w regionie. Zaczynaliśmy praktycznie budować Regionalną Organizację Turystyczną jeszcze w Urzędzie Marszałkowskim. Było to przerzucenie ton dokumentów w sądzie rejestrowym, bo wcześniej już były próby rejestracji Regionalnej Organizacji Turystycznej i to nie jedna próba. Niestety żadna z nich się nie powiodła, a więc była to nie tylko praca w terenie, była to żmudna praca papierkowa, która wymagała faktycznie uporządkowania pewnych aspektów również pod kątem prawnym. Ale udało się stosunkowo szybko, bo zaczęliśmy bardzo intensywną pracę w marcu, a praktycznie w lipcu, na początku lipca już było spotkanie założycielskie. I na tyle sprawnie to poszło, że sąd rejestrowy w ciągu kilku miesięcy tą już na jesień regionalną organizację utworzył. Pamiętam, że do końca roku nawet my bez żadnego budżetu praktycznie organizacji stwierdziliśmy, że musi być jakiś dyrektor. Wtedy nawet sama zostałam społecznym dyrektorem tejże organizacji. Wynajęliśmy wówczas siedzibę na Długim Targu, która jeszcze była do niedawna, ale już wtedy myśleliśmy o zmianie siedziby i o bramie wyżynnej, historycznie związaną oczywiście z turystyką, z informacją turystyczną, z PTTK i jeszcze z dyrektorem Koperkiewiczem rozmawialiśmy. Wtedy zaczęły się prace renowacyjne tej bramy i długo, długo jeszcze trwały, a więc nie można było tego zrobić od razu. Później już jak założyliśmy biuro, to już zaczęło się tak na poważnie praca i zatrudniliśmy pracowników. Między innymi pierwszym pracownikiem była Dominika, Jacek, również Beatka. I był taki fajny, swoisty klimat i przede wszystkim też rodzinna atmosfera, której oczywiście w każdej organizacji, zwłaszcza w turystyce, tak? Ona jest podstawą do tego, aby cokolwiek tworzyć i cokolwiek nowego się urodziło.